Witam was wszystkich, ja jestem Kazo i specjalnie dla was udało mi się załatwić, żeby pan Mieczysław był w stanie opowiedzieć trochę o swoim występie. Ale wiecie, pamiętajcie, najpierw do załatwienia mam formalności, tak więc proszę. I teraz mogę opowiadać. Dobra. Jak tam trasa minęła tutaj? Bo wiadomo, podejrzewam, słyszałem, że pracuje pan w Ameryce, więc chciałem się tak dopytać, jak minęła podróż? No samoloty ze fikcyjnych Stanów Ameryki Zjednoczonej Stanów to jest trochę ciężka podróż, zwłaszcza jak nie istnieją, ale udało się dotrzeć prosto z Dillimore, także no żyję. Jak widać wypoczęty, jetlaga nie ma, będzie dobrze. Tak. No, jak najbardziej. Jak pan się przygotowywał na swój speedrun? A to trzeba się przygotowywać? Nie, oczywiście, że nie trzeba. Wystarczy po prostu usiąść, każdy tutaj bez przygotowania generalnie robimy. Tak, no. My, wydaje mi się, tak bardziej mentalnie, oczywiście, mentalnie jakoś, żeby się przygotować. Mentalnie, tak. No ja usłyszałem, że to dla fundacji, to ja pierwszy już się zgłosiłem, nie? Tutaj mój, to jest chyba, moment, muszę przeliczyć rodzinę, chyba syn, bratanka, matki, córki, wujka, Stefana. Także bardzo bliska rodzina, jak widać, nawet podobni jesteśmy. No to nie mogłem odmówić, tak? No tak, nic dziwnego. Tam takiej bliskiej rodzinie się nie odmawia, to prawda. Dokładnie. Czy są jakieś takie zadania, na których pan wybitnie oczekuje, albo które pan najbardziej lubi? Ciężarówki lubię. O, no to już widzicie mniej więcej, jakie jest hobby pana Mieczysława. Nawet praca, bo prawdziwa praca to hobby. No, czyli najważniejsze, pamiętajcie, żeby jednocześnie wasza praca była waszą pasją, tak jak w przypadku pana Mieczysława. Ale to najważniejsze, pamiętajcie, liczy się 25 zł za godzinę, tak więc nasze branie 20 zł za każde zadanie, tak więc no trzeba jakoś wyrabiać godzinówkę, to najważniejsze. Jakie nastroje ogólne, czy jest pan tak jakoś tak zainteresowany, podjarany tym swoim takim występem? Każą robić, to robię, a podejrzewam, że będzie to robić, bo tutaj dużo ludzi widzę, szeroko, gęsto, jak każdy będzie chciał coś od siebie dorzucić, a ja wiem, że to źli ludzie są, więc będą chcieli, no to zobaczymy. Tak, widać. Każą robić, robi, nie każą, nie robi. Nagrody GSPS.pl, jeżeli chcielibyście dowiedzieć się, jakie są nagrody za najlepsze komentarze do donacji lub za najlepsze zadania, które będą do wykonania przez pana Mieczysława. Już niedługo uda nam się zebrać 17 315 zł, dzięki czemu przebijemy wszystkie GSPS-y, a was zapraszamy na Dark Souls Remastered. Dobrej zabawy. Dzień dobry, witam serdecznie, witam. Jestem Turn 9.2, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na speedrun Dark Souls Remaster, kategoria N% No Wrong Warp. To jeszcze o tym wszystkim damy znać, cała informacja
trakcie runu. Czas zaczynamy, jak skończy się loading screen. Ja wam dam znać, dobra? Będzie za chwilę start, pojawi się loading screen i wam powiem, kiedy ruszymy. Uwaga, 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 uwaga i czas, start! I ruszyli, ruszyli, ruszyli. Tak jak wspominałem. Wpłacać, wpłacać, wpłacać. Psika sobie odmówić, a wpłacić coś. Słuchajcie, Dark Souls, jeżeli ci, co znają, to wiedzą, o co chodzi. Jeśli ci, co nie znają, to pewnie gdzieś tam słyszeli. Jedna, no, można powiedzieć, z najtrudniejszych gier, jakie są, ale to jest do debaty oczywiście. Kategoria, którą aktualnie robimy, to jest any% no wrong warp, czyli no any% to całe tutaj towarzystwo raczej wie, o co chodzi, że to jest przejście jak najszybsze gry z użyciem wszystkiego możliwego, co tylko się da, z wyjątkiem wrong warpa. O wrong warpie chwilę potem, bo tutaj nam jakiś boss przeszkadza, szybciutko się go pozbędę. I lecimy dalej. Jeżeli jakiś boss zginie, śmiało można tam przyklaskać sobie, bo bossy, wiadomo jak to w Dark Souls jest, nie są najprostsze, chociaż ten nie sprawił większego problemu. Jeżeli chodzi o no wrong warp, wrong warp to jest taki skip w Dark Souls, który sam z siebie jest na tyle mocny, na tyle potężny, że jest osobna kategoria, którego nie wykorzystuję, bo on umija no, praktycznie połowę albo nawet i więcej gry, dlatego jest osobna kategoria na to. Zaczynamy grę w tutorialu. To jest taka pierwsza lokalizacja, przez którą gracze, nowi czy starzy wyjadacze muszą przejść. Niestety nie da się jej w żaden sposób ominąć. Jedyne, co my tutaj robimy, to jak najszybsze przebiegnięcie przez całą tą lokację. Około 2 minut nam to powinno zająć, trochę mniej czasami. Także ta lokacja tutaj to jest tylko i wyłącznie formalność. Tutaj pierwsza instancja takiego quitoutowania z gry. Quitout to jest taka podstawowa mechanika w Dark Souls, przynajmniej w jedynce, która pozwala nam na wiele rzeczy tak naprawdę. Pozwala ominąć animację drzwi, jak w tym przypadku. Pozwala zresetować przeciwników na dane miejsce. Pozwala nam się uratować, kiedy będziemy spadać, albo sytuacja będzie naprawdę gorąca. Więc quitout jest podstawową tutaj mechaniką, to jest żaden cheat, żaden skip, żaden glitch, są wiele zdań na ten temat, ale według mnie quitout to jest mechanika gry. My ją troszeczkę abuzujemy, co prawda, ale to nie jest żaden tam wielkie halo. Pierwsze, co robimy tutaj na speedrunie, bo tutaj już jesteśmy w Lord Run, czyli tym naszym świecie Dark Soulsowym. Pierwsze, co robimy, to zaraz, duplikacja duszy naszego człowieczeństwa. Duplikację robimy poprzez brightness glitch, tylko tutaj widzę, nie pykło. Zaraz, momencik. Jeżeli tego nie zrobimy, to też nie ma biedy. To jest tylko i wyłącznie po to, żebyśmy mieli większą szansę na zdobycie pewnej broni, którą będziemy zaraz dropić. A widzę, że nie pykło. Dobra, nieważne. Bo ogólnie ta kategoria polega na tym, żeby dropnąć halabardę z Czarnego Rycera. To jest nasz chleb i miód w tym ranie. Jeżeli tej halabardy nie dropniemy, no to niestety ranu nie da się ukończyć, bo to jest najlepsza broń w grze, więc ją musimy mieć. Na szczęście mamy taki specjalny program, który nam tą halabardę da mimo wszystko, jeżeli nawet jej nie dropniemy, dlatego jest to program, który jest bardzo przyjazny do trenowania tego speedrunu, ale nie tylko, przydaje się również a takie sytuacje jak teraz, bo jakbyśmy tej halabardy nie dostali, no to byłby problem. Bym musiał biegać te 5 minut w kółko w tą i z powrotem, aż tą halabardę dropniemy. Więc pierwsze, co robimy, no to żeby skończyć grę, trzeba zabić ostatniego bossa. To jest jasne i oczywiste, ale żeby go zabić, najpierw musimy zdobyć 4 duże dusze władcy. Żeby je zdobyć z kolei, potrzebujemy naczynie władcy, czyli Lord Vessel. Żeby je zdobyć, musimy dostać się do Norlondo. Żeby dostać się do Norlondo, możemy dostać się do Fortecy Sena. Więc zanim dostaniemy się do Fortecy Sena, najpierw musimy tą naszą postać tutaj troszeczkę wzmocnić, bo jesteśmy na pierwszym poziomie, tak naprawdę nic nie mamy ze sobą, a to jak mamy te wszystkie bossy zabijać. No i ta ścieżka tutaj, przez Dolinę Smoków i nie tylko, jest po to, tak jest w taki specjalny sposób ustawiona, żebyśmy zebrali po drodze
te najważniejsze rzeczy. Podniosłem tutaj po drodze też duszę. Tą duszę będziemy za chwileczkę sobie duplikować. Może tym razem się duplikacja uda. Podniesiemy też sobie item tutaj na tej wieży u góry. Jest to item, który moim zdaniem jest jednym z najbardziej OP przedmiotów, że jest to specjalny pierścień. Myślę, że większość ludzi będzie wiedziała, o co chodzi. Jest to Red Fearsome Ring, czyli RTSR. Czy ja mogę dźwięki z gry troszeczkę ciszej? Dźwięki z gry troszeczkę ciszej. Jest to RTSR. Jest to pierścień, który można opisać bardzo krótko. Jest to High Risk, High Reward, ponieważ on nam zwiększa nasz damage, w niektórych instancjach nawet dwukrotnie, natomiast aktywuje się tylko i wyłącznie, kiedy mamy bardzo mało HP. Tam zawsze mówię sobie, żebym sprawdził w internecie, ile to jest dokładnie, ale to jest mniej więcej poniżej 20 czy tam 15% aktualnego życia, więc to jest pierścień, który nam pozwoli przede wszystkim dużo szybciej zabijać bossy na naszej drodze. Tutaj prosta sztuczka, również z użyciem quit-outu wejdziemy sobie windą do góry bez zjeżdżania tą windą. To jest bardzo, bardzo przydatne. Co prawda oszczędza parę sekund, ale ta winda jednak troszeczkę jedzie. Mamy duszę, mamy pierścień. Przydałaby się jakaś broń, przydałaby się jakaś tarcza i to właśnie teraz sobie weźmiemy. Tarcza jest za free. Natomiast tego rycerza, który właśnie mignął na ekranie, będziemy starali się dropnąć broń. Ja widzę, że ja mam online Steam, a nie chcę dostać bana, więc wolałbym być offline. Czy jak zbieramy naszą broń na resztę gry, to byłby moment na przeczytanie paru donacji? No. To świetnie, ponieważ mamy ich sporo. Śmiało. Terrible przysyła 20 zł z komentarzem: Przemo, dawaj déjà vu. Później Krzysiu Kuchnia przysyła 50 zł z komentarzem: jestem Przemysław Turnowski, o której wyprowadzić twojego pieska? 14. Również Ananiana przysyła 10 zł. Speedrunnerzy, powiedzcie mi, czym jest miłość. I ta deszka leci na War is Love, śpiewane na koniec eventu. Mamy też 153 zł od Anonima, bez komentarza, ale te 153 zł przebiło nam właśnie barierę 17 tysięcy, ale na tym nie poprzestajemy, ponieważ Pupu Pan Panda przysyła 30 zł z komentarzem: robicie super robotę, świetnie się was ogląda. Dziękujemy jeszcze raz bardzo za wszystkie donacje. Wielkie dzięki za donacyjki. Pozdrawiam pana Krzysia Kuchnię, te chrybele. Zebraliśmy sobie po drodze jeszcze parę itemów. Mamy broń, mamy tarczę, potencjalnie najlepsze w grze, ponieważ ta tarcza, którą już mam na sobie, taką widać zieloną poświatę wokół mnie, to oznacza, że ona działa i jej pasyw zwiększa nam odnawianie staminy, co jest bardzo, bardzo ważne na speedrunie, bo będziemy dużo na tym speedrunie biegać. Poza tym podnieśliśmy też sobie łuki strzały. One się przydadzą na sam koniec tylko i wyłącznie, więc na razie sobie tym głowem nie będziemy zawracać. Okej, tak nie miało być. Tak nie miało być. Reset. Tak nie miało być. Ale na szczęście mamy ogniska po drodze. I to jest dobry moment, żeby właśnie wspomnieć o błędach tego typu, bo Dark Souls jest, tak jak wspomniałem, jedną z tych trudniejszych gier. Dlatego speedrunowanie Dark Souls też należy do trudnej sztuki. I ta kategoria, jest ta ścieżka, którą dzisiaj biegnę, jest troszeczkę zmieniona, jeżeli chodzi o taki world record pace. Ze względu właśnie na te błędy, które mogą się pojawić. Gdybym nie wziął tego ogniska tutaj po drodze, to musiałbym biec od samego początku, od Firelink, i już na starcie miałbym jakieś 5 minut stracone i mógłbym się w estimate już nie zmieścić. Dlatego warto te ogniska po drodze też parę sztuk wziąć, żeby właśnie trochę oszczędzić czasu. No i teraz co będziemy musieli zrobić? No, mamy wszystkie potrzebne rzeczy, które będą sprawiały, że nasza postać z brzydkiego kaczątka przerodzi się w pięknego łabędzia. Wjedziemy jako taki zwykły lump spod żabki, a wyjdziemy jako rycerz na białym rumaku. I dzięki właśnie temu przystankowi tutaj u pana Andrzeja Kowala
dzięki któremu będziemy w stanie to wszystko zrobić. Ja najpierw to zrobię, postaram się tutaj wszystko ogarnąć ładnie, a potem dopiero powiem, co tak naprawdę zrobiłem, okej? Okay? Bo tutaj muszę się troszeczkę jednak skupić. Dobra, duplikujemy sobie troszeczkę za dużo dusz, niż byłoby to możliwe normalnie. A teraz tak. Kupujemy parę bardzo przydatnych rzeczy. I robimy kolejną duplikację. Tym razem jest to duplikacja tak zwana ujemna. Dobra. Jest ok. Jeżeli chodzi o te duplikacje tutaj, no to pierwsza duplikacja, jasne i klarowne, duplikujemy sobie więcej dusz niż byłoby to możliwe normalnie. Natomiast druga duplikacja, tak zwana ujemna, to już trochę więcej wytłumaczenia potrzebuje. Ja nie będę miał za bardzo czasu wytłumaczyć wszystkiego i od technicznej strony wam powiedzieć, co tutaj się tak do końca stało. Natomiast co mogę powiedzieć, no to pierwsza zasada jakby matematyki oznacza, że minus i minus daje plus, więc jeżeli dropimy czegoś ujemną wartość, no to dajemy sobie jakby ich więcej do ekwipunku. No i w tym momencie wybiegamy już jako odrodzona, wspaniała postać z ulepszoną, najlepszą bronią do maksimum, z wysokim poziomem. I teraz uwaga, bo nie dałem się uderzyć przypadkiem. Tak jak wspominałem wcześniej, będziemy w większości ranu biegać na bardzo niskim HP ze względu właśnie na nasz ring, na Red Tearstone Ring, który się uaktywnia tylko jeśli mamy mało HP, więc potrzebujemy mało HP, żeby w walce z bossem zadawać dużo większe obrażenia. Jest to ryzykowne i miejmy nadzieję, że to się nie odbije negatywnie na naszym runie dzisiejszym, ale też nie ma co się za bardzo bać, bo taka jest ścieżka, tak to trzeba robić. Bez RTSR zalecałbym nowym speedrunnerom robić, bo jeśli nie zna się za bardzo walk, nie zna się ataków bossów, no to ciężko sobie poradzić z tym. Dobra, mamy postać, mamy broń, mamy wszystkie potrzebne rzeczy, to teraz wypadałoby zacząć zabijać parę bossów. Pierwszy boss, który był już w pierwszej początkowej lokacji, nie za bardzo zasługuje na nazwę bossa, teraz dopiero będziemy bić się z pierwszym prawdziwym bossem i będzie to boss, który potrafi zmarnować dużo czasu, ale potrafi też zaskoczyć, bo jest to boss, który ma dziwny fetysz skakania na boki, to jest raz, a do tego jeszcze potrafi szybkimi atakami naprawdę tutaj napsuć humoru, więc miejmy nadzieję, że będzie grzeczny tym razem, że będzie good boyem. Bo jest to taki troszeczkę większy pasio. Także miejmy nadzieję, że tutaj się nic złego nie stanie. A musimy tego pasia tutaj pozbawić życia ze względu na to, że on posiada przedmiot, który jest nam niezbędny, by ukończyć grę. Gdybyśmy robili Wrong Warp, to on nie byłby tutaj w żadnym stopniu konieczny. Ale jeżeli nie robimy Wrong Warpa, to ten boss przed nami właśnie ma pierścień, precyzyjniej mówiąc, który otworzy nam przejście do jednego z tych ważniejszych bossów, więc musimy go tutaj zrobić. Mało tego, jeżeli się rozejrzymy po arenie, no tutaj potencjalnie za bardzo nic nie ma, ale jeżeli ktoś zna grę, to wie, że za tym grobem znajduje się jeszcze jeden przedmiot, który jest nam niezbędny do ukończenia tego runu i my sobie go teraz weźmiemy i postaramy się tego piesia zabić szybko i przyjemnie, miejmy nadzieję. Dobra, bardzo dobra RNG. Bardzo dobra walka. Jakieś oklaski, coś? Nic? Boss? O, dziękuję. Okej. Tak jest, dokładnie. To był bardzo, bardzo dobry pokaz RNG tego pieska. On potrafi skakać na wszystkie strony, potrafi zachowywać się jak totalny, no brzydkich słów nie będziemy używać, ale pokażę wam teraz, jak fajnie można zepsuć grę. Będzie to taki pierwszy większy skip. On jest dość trudny do wykonania, natomiast jeżeli poświęcimy dużo praktyki temu skipowi, to myślę, że nie będzie problemu. Co tutaj mamy na celu? No chcemy zepsuć kamerę. I to wymaga tego tutaj człowieczka, naszego przeciwnika. No właśnie, dobra, udało się.
Ciężko mi byłoby wytłumaczyć tego skipa, natomiast polega on mniej więcej na tym, że kupujemy sobie kamerę i ona zatrzymuje się w osi pionowej w jednym miejscu. Dlatego teraz będziemy biec poza kamerą, musimy znać layout tej lokacji. I co nam ten skip pozwoli zrobić? Przed nami jest Forteca Sena. I Forteca Sena jest zamknięta, dopóki nie zabijemy w obydwa dzwony. Jeden u góry przy gargulcach, jeden na samym dole w Blighttown, którego strzeże Quailak. No my nie mamy na to czasu, więc przez tą barierę sobie tutaj przejdziemy, psując kamerę i uwaga, stary Mary, bez żadnego bicia w dzwony, udowodnię wam, że przeszedłem przez zamknięte drzwi i lądujemy w Fortecy Sena. Tutaj za dużo się za bardzo dziać nie będzie, przez tą fortecę zwyczajnie trzeba przebiec, więc jeżeli mamy coś do przeczytania, to śmiało w tym momencie. Ja tylko dojdę na sam górę, na dach. To świetnie, ponieważ padły nam dwie donacje. Tirioki przysyła 10 zł z komentarzem. Dzień dobry, ja fan. Mamy też jedną donację na 154 zł. Którą przysyła nam Kilo z komentarzem ile grałbym, by zapomnieć te wszystkie chwile. I tutaj chciałbym przypomnieć, że jesteśmy już bardzo blisko, żeby przebić ostatni GSPS, nasz maratonowy rekord. I brakuje nam tylko 111 zł, aby przebić tą barierę. Wierzę, że damy radę. Super. Fajnie, dziękujemy. Pozdrawiam obydwu panów. No powoli dobiegamy już na sam szczyt. Forteca Sena jest, tak od lorowego punktu widzenia, jest takim testem dla nieumarłych, który muszą pokonać, żeby dostać się do miasta bogów, czyli Anor Londo. Więc ona nie bez powodu jest naszpikowana pułapkami, tutaj te wahadła wszędzie sobie latają od lewej do prawej i też na samym końcu czeka nas największy test pod nazwą bossa oczywiście. Ten boss za chwilę będzie widoczny na ekranie, go widać spoza areny. Na szczęście ten boss ma taką mechanikę, znaczy właściwie ta walka z bossem ma taką mechanikę, którą będziemy abuzować i walka, jeżeli dobrze zrobiona, będzie trwała dosłownie parę sekund, więc tutaj nie będzie za bardzo, wydaje mi się, problemu z tym. A to za chwilę się okaże. To jest chyba najlepszy przykład manipulacji RNG, jaki będziemy mieli na tym ranie. Ponieważ specjalna ścieżka, którą będziemy biec, zmuszamy golema do zrobienia tego, co chcemy, a my z kolei zaraz mu nastukamy do łba. Także wbiegamy do areny, jest Iron Golem, żelazny golem, strzeże nam tutaj wejścia do Anor Londo. My mu szmychniemy pod nogami, uderzymy go w piętę, uderzymy go z dużego palucha o stopy i c'est la vie. Boss is no more. C'est la vie. Był i nie ma. Jakaś to dziwna sytuacja. I teraz lądujemy już w naszym Anor Londo, miasto bogów. Bardzo ładny widok. Co prawda jest to spoiler alert iluzja, ale na chwilę obecną jest bardzo ładnie. No i tutaj zaczynają się schody. Tak mi się wydaje, że run do żelaznego golema jest w miarę prosty i w miarę taki intuicyjny. Tutaj zaczynają się schody, ponieważ to już nie do końca jest early game. Tu już wchodzimy bardziej w mid game, powoli w late game, więc tutaj już trzeba coś tam potrafić, coś tam wiedzieć o grze, żeby sobie poradzić. No i to jest też dom jednego z najbardziej sławnych bossów w Dark Souls. Myślę, że większość ludzi zna lub kojarzy, lub nie chcę o nich pamiętać, ponieważ jest to duet bossów, z którymi będziemy się niedługo mierzyć, ale to jeszcze chwilę. Najpierw musimy do nich dobiec. Tutaj biorę sobie po drodze ognisko, weźmiemy sobie jeszcze ognisko jedno za niedługo. I to jest przykład, w którym przyda nam się druga tarcza. Nie wiem, czy zauważyliście, ale przy przystanku u Andrzeja Kowala wziąłem sobie jeszcze za te parę groszy, które miałem okazję sobie zduplikować, wziąłem sobie jeszcze dodatkowo jedną tarczę. I ta jedna tarcza jest tutaj witalnym punktem, jest arcyważna w tym momencie, ponieważ przejście przez rafty, czyli to miejsce tutaj, potrafi być ciężkie bez jakiegoś konkretnego planu.
A podwójna tarcza w tym momencie jest idealnym planem. Tarcza trzymana oburącz działa jako broń, ale działa też jako tarcza, więc jest super sprawą. Nawet jeśli któryś z nas mi tutaj by wszedł pod drogę, to byśmy go po prostu zrzucili, ale widzę, że nie będzie takiej potrzeby i bardzo dobrze. Im mniej niepotrzebnego ryzyka, tym lepiej. Póki co RNG nam sprzyja, miejmy nadzieję, że też do końca ranu będzie nam sprzyjało. Pierwsza część Anor-Londo za nami, raft pokonane. Teraz drugi sławny punkt w Anor-Londo, czyli znani łucznicy z Anor-Londo, z którymi... A myślałem, że się ocieszyliśmy na łuczników, ale dobra, nieważne. Dobra, za chwilę do nich dojdziemy. Powolutku, na spokojnie, tutaj nikt nas nie popędza. Co prawda jest to speedrun, ale maratoński speedrun, więc wychodzimy z założenia, że zrobić coś wolniej, a dokładnie jest lepiej niż szybciej i beznadziejnie. Także przebiegamy sobie przez te gzymsy, jak ja lubię nazywać, i patrzę specjalnie za siebie, gdyż ci tutaj panowie bezwózkowi gargulce potrafią strzelać w plecy, więc jak ma się wysokie dźwięki w grze i dobry słuch, to słychać z pleców, jak oni strzelają. Natomiast ja się wolę skupić na moich oczach bardziej niż na uszach. Wolę widzieć, co we mnie leci, niż słyszeć. Pozbywamy się niepotrzebnej przeszkody po drodze, no i wielkimi krokami dobiegamy do jednej z najcięższych walk, jakie, myślę, seria Dark Souls ma do zaoferowania. Oczywiście tu też są zdania podzielone. Niektórzy twierdzą, że Ornstein i Smough, tak zwany ONS, jest jednym z najtrudniejszych bossów. Drudzy twierdzą, że nie sprawi im żadnego problemu. Co jedno warto wspomnieć o tej walce, to jest to walka, która ma dwóch bossów jednocześnie, więc scenariuszy, które mogą się wydarzyć na tej walce, jest naprawdę, naprawdę mnóstwo. Dlatego też biorę sobie ognisko specjalnie przed, bo tutaj może się naprawdę wiele wydarzyć niedobrego. Najlepszą wersją tej walki, jaka by nam przypadła, to jest właśnie ten dash Ornsteina. Jeżeli on się zbuguje, to będzie bardzo szybko przy nas, a jego lekko otyły przyjaciel niestety zostanie w plecach i na spokojnie będziemy mogli tą walkę sobie zrobić. Więc trzymamy kciuki za dobre RNG w tym momencie. Jeden down, ten się leży. O ty. I tyle. A, nie zdążyłem na windę. Mogło być lepiej, tyle wam mogę powiedzieć. Mogło być lepiej, walka zaczęła się w dobry sposób, bo zaczęła się od tej szarży Ornsteina. Natomiast w najlepszych okolicznościach on by się gdzieś tam po drodze zbugował. Ale na nasze szczęście Smough też się gdzieś tam zawieruszył po drodze, więc walka wyszła w miarę dobrze. Nie mieliśmy za bardzo z nim problemu i bardzo, bardzo fajnie to wyszło. Także naszą nagrodą za tą walkę jest Lord Vessel, naczynie władcy. Żeby je otrzymać, trzeba tutaj pogadać z Guinevere, ale my nie mamy czasu na gadanie, więc ją sobie zwyczajnie zniszczymy, gdyż ona i tak nie jest prawdziwa. Nasze waifu tutaj niestety nas opuszcza i w nagrodę otrzymujemy Lord Vessel. I w tym momencie... O nie, spadłem! O nie! Była specjalna śmierć. Dlaczego giniemy tutaj specjalnie? Jest to po prostu szybsze. Zapalamy sobie to ognisko z automatu. Ja je tak wziąłem wcześniej, gdybyśmy go nie wzięli, to byśmy i tak sobie to ognisko dostali w tym momencie. Ale umarcie tutaj jest szybsze niż wzięcie następnego ogniska i niepotrzebnie wybierania teleportacji. No dobra, jak mamy Lord Vessel, to w tym momencie zaczyna się nasze polowanie na czterech głównych władców dusz, nad czterech lordów,
I zaczynamy to polowanie od czterech króli. Czterej królowie znajdują się, mają swoją siedzibę w New London Ruins. I tam właśnie się wybieramy. To jest lokacja, której osobiście bardzo nie lubię. Tam są duchy, tam z tymi duchami trzeba się użerać. Żeby tą lokację szybko zrobić, trzeba mieć naprawdę farta, żeby przebiec. Więc my sobie to skipniemy sprytnie. Za chwilę wam pokażę jak. Miejmy nadzieję, że ten skip się uda przyjemnie i bez problemu. Jeżeli się nie uda, trudno, mamy ognisko w miarę blisko, więc jakby druga próba wchodzi w grę jak najbardziej. Natomiast sama walka z czterema królami to jest bardzo, bardzo precyzyjny setup. To jest setup, który ciężko ogarnąć, więc ja się na samą walkę raczej po prostu zamknę i bardziej skupię. Kolejny przykład quit-outu w grze, który pozwala nam przedostać się lub przenieść w jakieś miejsce, w które teoretycznie nie powinniśmy być w stanie się dostać. Pobiegamy sobie troszeczkę poza teksturami. Jeżeli można. Dobra, zrobiłem drugi quit-out ze względu na to, że kamera się troszeczkę psuje w tym momencie. Więc zamiast przebiegać całą lokację, troszeczkę sobie tutaj pobiegamy poza teksturami. Dostaniemy się do walki dużo szybciej niż byłoby to możliwe normalnie. No i teraz ta nieszczęsna walka. Tu jest dużo RNG. Głównie walka zależy od tego, co zrobi boss, więc miejmy nadzieję, że będą dobre ataki i będzie można szybko to zrobić. Naszym celem jest zabicie czterech króli, zabijając tylko dwóch. I to jest rzecz, która naprawdę potrafi ominąć sporo czasu, bo gdybyśmy nie dali rady tego zrobić, no to musielibyśmy czekać na trzeciego króla, w najgorszym przypadku na czwartego króla, a one są ustalone czasowo. Pojawiają się po pewnym czasie. A najgorsze, co może robić, to właśnie magia. Pierwszy był bardzo przyjemny, drugi zaczął troszeczkę tutaj nam psuć krwi. Okej, okay. To jest trudna walka. To może wyglądać prościej niż faktycznie jest, bo to jest setup, który wymaga zrobienia bardzo konkretnych ataków w bardzo konkretnej liczbie i wszystko zależy od tego, jak się zachowują nasi przeciwnicy i czy pozwolą nam tak właściwie zdziałać to, co byśmy chcieli zdziałać, więc fajnie wyszło. Dobra, teraz wracamy do Anor Londo. Po raz drugi. Przed chwilą to byliśmy, ale wrócimy jeszcze raz. Mamy jednego odhaczonego, dwóch króli, mamy już zrobionych, pierwsza dusza zdobyta, jeszcze trzy. Druga nasza dusza jest też w Anor Londo w archiwach, dokładniej mówiąc. No i tutaj sytuacja ma się troszeczkę inaczej. Tutaj będziemy robili troszeczkę inny skip. Droga jest dość długa, więc miejmy nadzieję, że nic się złego po drodze nie stanie, bo jeżeli coś się stanie, im dalej dojdę, im dalej coś się złego stanie, to będziemy mieli problem. Jeżeli mamy coś do czytania, śmiało. Czym? Właśnie, chciałem na chwilę przerwać, bo po tej świetnej walce mamy masę świetnych donacji. Śmiało. Dasz wysyła 50 zł. Ja od Krzysia Kochenki, który dał mi info o ranie Przemka. Ligatura wysyła 55 zł. Bursznek, znalazłem go na Twitchu. Terrible przysyła kolejne 10 zł z komentarzem: daję 10 zł na ubranie postaci, bo tak głupio biegać nago. Okay. AXXD przesyła 100 zł. Dziwnie się Przema ogląda, jak Gierka nie ma spadku FPS-ów. Zmieńcie mu komputer, bo klatek nie gubi i ma za łatwo. Oraz Lugi przysyła 85 zł.
żeby była pełna stuwa. Pozdrawiam wszystkich runnerów, bo jestem zbyt leniwą kluchą, żeby speedrunować cokolwiek i najlepszego hosta. Franzola23 i PayPal nadal śmierdzi. I tutaj chciałbym jeszcze tylko nadmienić, że jesteśmy bardzo blisko do osiągnięcia 80 tysięcy na wszystkich eventach. Brakuje nam tylko 88 zł. Również tymi donacjami przebiliśmy barierę 17 315 zł, co było naszym poprzednim rekordem z ostatniego GSPS-u, więc dzięki wam bardzo, jesteście wielcy. Okej, chyba już mogę się odzywać. Ominiemy sobie w tym momencie bardzo ciekawym skipem, który na szczęście udał się first try. Ominiemy sobie całe tutaj, właściwie połowę archiwów, ale całe też więzienie kolejnego bossa, bo ci co wiedzą, to wiedzą, ci co nie wiedzą, przebiegając przez archiwa, trafiamy chcąc nie chcąc do więzienia, z którego wyjście zajmuje niestety trochę czasu, więc, a my nie mamy czasu. Szkoda byłoby tam trafić. Ominiemy to sobie tym skipem, który przed chwilą był. On również wygląda prościej niż wygląda. To chyba jest taka złota zasada Dark Souls. Wszystko wygląda prościej niż faktycznie da się zrobić. No i teraz wychodzimy z archiwów i kierujemy się w stronę kryształowej jaskini, w której czeka na nas bezłuskowy smok Steed, który sam siebie jako boss nie jest najstraszniejszy do zrobienia, natomiast droga do niego jest dużo bardziej, jest dużo gorsza niż sam boss. Tutaj po drodze będę sobie skakał parę razy, żeby sobie zmniejszyć HP. To już wiemy dlaczego. Musi się ring odpalić, żeby tą walkę można było zrobić dużo szybciej. Ale czego boję się najbardziej tutaj, to są małże. Przed wejściem do samego bossa będzie czekała nas grupa małżów. Małży, czy jakkolwiek tam się odmieniają słowa, whatever. I one mają takie dwa dość konkretnie szybkie ataki. I nawet jeśli przebiegamy obok i chcielibyśmy uniknąć tego ataku, zdarza się, że one i tak uderzą. Więc miałem nadzieję, że tutaj takiej sytuacji nie będzie. Moglibyśmy robić tą walkę bez RTSR, ale z RTSR będzie dużo właściwie bezpieczniej robić tą walkę, to raz, a dwa dużo szybciej. Teraz przebiegamy przez te wspomniane wcześniej małże. One tak wyglądają niegroźnie, śpią sobie na spokojnie, ale potrafią być groźne. Dobra, żyję. Teraz mamy nadzieję, trzymamy kciuki, żeby one za mną nie weszły do walki z bossem. A taka sytuacja może się przytrafić. Dobra, pierwsze co, zbijamy kryształ nieśmiertelności Sita. Gdybyśmy tego nie zrobili, zadawane obrażenia temu bossowi właściwie nie są zadawane, on jest wtedy nieśmiertelny, jak sama nazwa wskazuje. A dzięki naszemu damage'owi tutaj boss nie stanowi najmniejszego problemu. I już jest martwy, właściwie nie zdążył się obudzić chłop i poszedł z powrotem spać. Więc mamy już dwie dusze wielkie, jeszcze tylko dwie. Naszym następnym celem jest król i pan ciemności, Lord Nito Burrito, więc w tym momencie wybieramy się do katakumb. Będziemy przebiegać przez katakumby, przez tomba gigantów. I tam droga jest straszna, ale dość prosta do ogarnięcia. Zrobimy sobie taki skip na sam początek, który nazywa się Meme Rolls. Meme Rollsy, jak sama nazwa wskazuje, wyglądają śmiesznie, ale jest to skip znaleziony w Dark Souls Remaster, który jest bardzo, bardzo przydatny. Polega on mniej więcej na tym, że jeżeli mamy określony ciężar naszej postaci, to jesteśmy w stanie rolować w powietrzu, coś czego normalnie robić się nie da. I jeżeli mamy odpowiednią ilość staminy i w odpowiednim czasie damy radę zrolować i spaść na ziemię w trakcie, kiedy mamy iframe, to jesteśmy w stanie przeżyć upadki, które są teoretycznie nieprzeżywalne, więc zaraz postaram się wam pokazać, o co chodzi. Bo coś podobnego już robiliśmy, robiąc skip w archiwach, żeby ominąć całe więzienie. Więc robimy coś bardzo podobnego, ale tutaj będzie to dużo lepiej widać.
Od razu mówię, że w katakumbach i dalej nie będziemy używać Red Tier Snoringa. RTSR się tutaj nie przydaje. Moglibyśmy robić kolejnego bossa na RTSR, ale to się po prostu nie opłaca. A tutaj robimy sobie hop, hop i hop. Jesteśmy na samym dole i całe katakumby nas w tym momencie nie obchodzą, a myślę, że katakumby to jest jedna z takich lokalizacji, które no, lepiej jest po prostu ominąć, chyba że ktoś lubi się niepotrzebnie torturować i zwiedzać te niekończące się tunele naszpikowane szkieletami. Żeby dostać się do Nito Burrito, najpierw musimy przebiec przez jego podwładnego Pinwheela, który ma miano niestety dla niego jednego z najsłabszych bossów w całej serii. Nie jest wielkim problemem, właściwie nie dałem mu za bardzo okazji zacząć walki. Dzięki. Ale dla tych, którzy uważają, że Pinwheel jest najsłabszym bossem w grze, polecam zacząć grę na New Game Plus 7 i wybrać się do niego. Wtedy jest zupełnie inna historia. Dobra, oj. Mało brakowało, bym tutaj wypadł i zginął, ale na szczęście się udało. Przebiegamy przez tomba giantów. Tomb giantów jest nieoświetlony prawie w ogóle. Żeby tutaj poruszać się casualnie, potrzebowalibyśmy takiego specjalnego itemu, który tylko i wyłącznie można dropnąć tutaj. On się nazywa Skull Lantern chyba i on nam oświetla też drogę. Działa jako, magiczna różdżka, czy tarcza, whatever, ale potrafi też rozświetlać drogę. Na nas to nie interesuje, przebiegliśmy sobie bez problemu przez tą całą lokalizację. Parę sekund, Pinwheel nie żyje, więc następnym naszym przeciwnikiem w tym momencie jest Nito, którego będziemy robić dość łopatologicznie. Budowa cepa dosłownie, ta walka. Można robić ją na dwa sposoby. Może moglibyśmy stracić tutaj troszeczkę HP, moglibyśmy odpalić sobie ringa, ale jest to bardzo ryzykowne, taka taktyka. Dużo prościej i bezpieczniej jest zrobić to, co ja zrobię za chwilę. I tutaj przydaje się do tego pewien set, który podnieśliśmy już kawał czasu temu, więc ubierzemy się jak najgrubiej, jak się tylko da, jak na te mrozy sierpniowe dzisiejsze, i wskakujemy do walki pełni gotowi. No i na czym polega walka? Będziemy po prostu stać pod bossem i go atakować, nie zwracając uwagi na tego szkieletki. W razie problemu będziemy się leczyć, więc na tym polega cała walka. Tutaj niepotrzebnie dałem się w to złapać. My bad. Ale widzicie damage, który zabiera Nito. Praktycznie tego damage'a nie ma. Jak mamy szczęście, Nito zajmie się szkieletami za nas. Tutaj jest friendly fire odpalone, więc nasza cała tutaj robota to jest zwyczajnie uderzanie Nito. Jeżeli robi wybuch, musimy chwilę poczekać, ten wybuch zablokować. Tylko i wyłącznie niepotrzebnie przedłuża walkę. I kolejny boss również został już zrobiony. Mamy trzy dusze. Trzy główne dusze są już w kieszeni. Zostaje nam jeszcze jeden, najtrudniejszy, bo w tym momencie wybieramy się do demonicznych ruin, gdzie to no niestety czeka nas parę trudnych rzeczy do zrobienia. Myślę, że jeden skip będziemy musieli sobie ominąć, żebym zmieścił się w estimacie, ale drugiego skipa niestety ominąć się nie da i będziemy musieli go zrobić. Pierwsze co, no to schodzimy do Blightam, bo tamtą drogą właśnie dostajemy się do demonicznych ruin. Tutaj windy nie mamy, ale jeżeli zrobimy prawidłowo tutaj te mimrolsy, to powinniśmy dostać się na sam dół. W drodze do ulubionej lokacji wszystkich kasztalsów mógłbym tak coś jest, wstać? Tak jest. Dobrze, bo mamy kilka donacji. Norek przysyła 38 zł, bez komentarza. I te 38 zł idzie na pokazówkę glitchy w Michael Jackson's Moonwalker. Lugi przysyła kolejne 50 zł z komentarzem. I w ogóle Ami też śmierdzi. Być gorszym w sprzedawaniu fumo niż oficjalny sklep gifta, to już trzeba umieć. Sunseto przysyła 10 zł z komentarzem pozdrawiam z rodzinką oraz Tirioki wpłaca 10 zł z pytaniem: Przemek, jak to jest być skrybą? Ojej.
Nie ma tak, czy dobrze, czy niedobrze. Jeżeli miałbym powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy sobie nie radziłem, kiedy byłem sam. I co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie. Ja przepraszam, ale nie pamiętam dokładnie całej, ale też chciałbym się skupić na ranie, zamiast na skrybie. Dobra, omijamy sobie cały Blighttown. Tutaj w normalnych okolicznościach, że tak powiem, domowych, nie maratońskich, postarałbym się zrobić skip, który wykorzystuje jakby parę mechanik, które do tej pory już udało mi się pokazać. Czyli naraz musielibyśmy robić mimrollsy i naraz musielibyśmy zrobić bardzo szybki, elegancki quitout z gry. Skip, który omija nam to całe zejście, które tam pokonałem tą windą i jednym dłuższym skokiem, więc on oszczędza paręnaście sekund w porywach do paru dziesięciu, ale to naprawdę trzeba by powoli schodzić. Natomiast ryzyko tego skipa jest bardzo wysokie i bardzo ciężko go zrobić. Więc teraz mamy kolejnego bossa. Panią Quail'a chętnie bym obejrzał filmik, ale nie mamy czasu. Pani Quail'ak nam tutaj daje najgorsze ręce możliwe, bo daje skok. Jak można fajnie zrobić tego bossa? Możemy ją stagerować w nieskończoność. Jeżeli uderzymy ją końcówką naszej halabardy w jej cielesny punkt, czyli te od pasa w górę, to ona dostaje stagera. I ta halabarda właśnie jest elegancko przydatna w tym momencie, bo bardzo fajnie można ją uderzyć w głowę i po prostu biec dalej. Tutaj RTSR też nie odgrywa większej roli. Raczej się po prostu nie opłaca tego robić. Okej. Teraz musimy zrobić parę ostatnich rzeczy, bo już właściwie jesteśmy na finiszu. Odwiedzimy teraz siostrę Quail'ak, której nigdy imienia nie mogę zapamiętać. Zawsze byłem przekonany, że jest to Quail'ana, ale podobno nie. A porozmawiamy z nią w jednym bardzo ważnym powodu, z jednego bardzo ważnego powodu. Ona ma przymierze, dzięki któremu otworzy się jeden bardzo, bardzo ważny skrót niedługo, który ominie nam dwa bossy, a my ominiemy trzeciego bossa skipem, który będziemy za chwilę robić. I tutaj właśnie, jeżeli pamiętacie, na samym początku podniosłem łuk i strzały. I tutaj łuk i strzały dopiero się przydadzą w tym momencie. One nie są konieczne. Czasami ta nowa ścieżka, którą biegają rekordziści, nie wykorzystuje łuku i strzału w ogóle, ale my sobie pokażemy to, bo to nawet fajnie wygląda i ułatwia ten kolejny skip, więc miejmy nadzieję, że to się fajnie uda. Właściwie nam potrzebna jest tylko jedna strzała. Strzelimy raz w tym ranie. I strzelimy sobie, powiedzmy, w no, na przykład tutaj. Zupełnie bez powodu. Wcale ta kapra Demon tam nie usłyszał tego i wcale zaraz nie popełni sepuku tak zwanego, a my z kolei robimy dość ciężki skip. Będziemy chodzić po lawie. Jest to skip, który jest bardzo ciężki do nauczenia się, gdyż no jakby deweloperzy nie za bardzo przewidzieli, że ktokolwiek będzie chciał się tędy pchać, ale no są i takie świry. Ja się też troszeczkę, wybaczcie, skupię, żeby tutaj nie popełnić błędu. Dobra, jest okej, udało się. Udało się, to był trudny skip, to był naprawdę trudny skip. Ten skip tutaj jest bardzo ryzykowny ze względu na to, że te hitboxy lawy są wydawałoby się przypadkowo rozmieszczone. Jeżeli postawimy naszą stopę na złym pikselu, dosłownie na złym pikselu, to możemy się pożegnać z czymkolwiek tutaj, gdyż lawa bije bardzo mocno i bardzo szybko. My nie mamy żadnych rezistów, właściwie biegamy nago przez cały run. Więc ten skip bardzo fajnie, że wyszedł od razu i bez żadnych większych problemów. Teraz jedyne, co nam pozostaje do zrobienia, to dobiec do ostatniego z czterech głównych władców naszych, który będzie nam potrzebny do zrobienia ostatniego bossa. Jeśli mamy coś do przeczytania, to śmiało, teraz mamy chwilę. Oczywiście, Lugi przysyła kolejne 5 dyszek z komentarzem:
Skoro już wiemy, jak to jest być skrybą, to na czym polega odpowiedzialność? O Jan. Odpowiedzialność polega na tym, że jeśli jemy wieczorem, najważniejsze, żebyśmy wstali rano. Nic więcej. No i żeby nie patrzeć komuś na bebech. To jest odpowiedzialność. Otwieramy sobie tutaj drzwi, które możemy otworzyć dzięki właśnie przymierzu, do którego wstąpiliśmy. Ofiarowaliśmy dużo, dużo człowieczeństwa pajęczej Lady. I dzięki temu skipowi tutaj jest taki bardzo długi most, którym dostaniemy się do naszego ostatniego, przedostatniego bossa tak naprawdę, którego zabijemy w bardzo, bardzo ciekawy sposób. Jest to łoże chaosu, Bed of Chaos. Jest to boss, którego ja osobiście nie cierpię. Jest beznadziejnym bossem. Jego walka z nim jest bardzo dziwna. Właściwie to nie jest walka, tylko to jest schemat, którego trzeba się nauczyć. I według mnie to jest zmarnowany potencjał, bo lorowo to mógł być naprawdę kozacki boss, a zrobili z tego taką popierdółkę. Tak czy siak, jest taktyka, dzięki której możemy cierpieć mniej na tej, w cudzysłowie, walce. I tutaj przydają nam się te ostatnie dwie bomby, które mamy w rękach. Muszę je rzucić bardzo, bardzo dokładnie. Bo na czym ta walka polega? Musimy zdjąć w obie jakby nogi bossa. I potem dopiero będziemy mogli się przedostać do głównego zarodka, fasolki tak naprawdę w środku, która jest odpowiedzialna za tego całego bossa. Możemy to zrobić z jednego miejsca. Możemy rzucić te bomby z konkretnego miejsca w konkretnym kierunku i będziemy w stanie przedostać się do końca właściwie w parę sekund, więc tutaj muszę się troszeczkę skupić i dobrze ustawić na te bomby. Muszę je trafić w tym momencie. Stawiamy się tutaj w bardzo, bardzo precyzyjnym miejscu i teraz tak, rzucamy jedną bombę tam i nie trafiłem bomby, okej. I nie trafię pewnie drugiej bomby, okej, zrobimy to inaczej w takim razie. Zrobimy to, że tak powiem, w brzydki sposób, jeżeli się w ogóle uda, jeżeli się nie uda, to mamy kaplicę. Bo musimy się tutaj dostać do tych dwóch właśnie... Okej, mamy kaplicę. Dobiegnięcie tutaj z powrotem nie starczy nam czasu, bo właściwie mamy 3 minuty do estimata. Ja mam przygotowanego save'a przed Sisse skipem i musimy z niego skorzystać, bo w przeciwnym wypadku nie bylibyśmy w stanie ukończyć gry, więc spróbujemy sobie to zrobić jeszcze raz. Skip. Sisse skip. Myślę, że mam taki save. Jeśli nie mam takiego save'u... Nie mam takiego save'a. Wiecie co? Jest problem. Nie wiem, czy wam pokażę ostatniego bossa w takim razie. mogę spróbować dobiec z powrotem, ale to raczej niewiele da. Na pewno już nie zdążymy tego ranu skończyć. F na czacie. Nie damy rady do 50 minuty skończyć. Więc nie wiem, chyba off w takim razie. Bardzo bym chciał pokazać wam jeszcze ostatniego bossa, ale za bardzo nie mam jak. Trudno, nie trafiłem tych bomb. To był jeden z najważniejszych elementów tego runu, ale no... jeszcze z 10 minut minimum. Więc ciężko. Jeszcze problem taki, że... Niekoniecznie jestem w stanie i tak go skończyć, w tym sensie. Jadę? Dobra, spróbujemy. Dobra. Bo mamy tutaj coś takiego jak dodatkowe bomby. Ja planowałem, żeby je wziąć, natomiast... Nie sądziłem, że dojdzie aż do takiej katastrofy tutaj. Bo rzucenie tych bomb nie jest rzeczą trudną, ale pod presją idzie się troszeczkę zawieruszyć tutaj i rzucić tą bombę źle. Jeżeli bym trafił chociaż jedną bombę, to jeszcze nie byłoby tak źle, ale jeżeli trafiłem obydwu, to mamy kłopot.
Problem polega też na tym, że muszę jeszcze raz zrobić skipa, więc to troszeczkę potrwa, zanim zejdę z powrotem do Blighttown. Będę musiał zejść bardzo w taki sposób bezpieczny, żeby nie tracić HP, bo te estusy będą nam potrzebne do uleczenia się po skipie z lawą, także nie obiecuję, nie obiecuję. Klątwa is real. Klątwa is real, my friends. Ale i tak udało się zrobić większość ranów. Wszystkie te najtrudniejsze rzeczy, których się najbardziej bałem, to myślę, że mam ogarnięte. Może się w godzinie zmieścimy teraz. Ale no zanim dobiegniemy, jeśli jesteś do przeczytania, to śmiało, bo... Pewnie. Mamy dwie donacje. Jedną od Kopo. 8 zł z komentarzem siema stara. Oraz 50 zł od Mamy Rydin z serduszkiem w komentarzu. Dobra, tutaj już nie będę skakał z tych najdłuższych, największych skoków, bo nie chcę tracić niepotrzebnie HP, więc sobie zejdziemy w taki bardzo prosty sposób, taki slow runowy sposób wręcz. Ale nie mam innego wyjścia, jeżeli chcę zachować swoje estusy, żeby tutaj zrobić kolejny raz tego skipa z lawą, no to muszę mieć ich jak najwięcej. No ale jeżeli coś złego się stanie po drodze, no to już nie mamy szans tam się tego ranu. I to jest jeden z najgorszych momentów. Dlatego ta kategoria jest i najprostszą, i tak właściwie najtrudniejszą z kategorii, bo bardzo łatwo jest się nauczyć, bardzo łatwo jest ogarnąć parę rzeczy. Nie ma dużo rzeczy do zapamiętania tak naprawdę, więc tutaj jest to przyjazna kategoria, natomiast wszystkie te najcięższe elementy i najcięższe rzeczy są na samym końcu, więc jeżeli mamy rany, które idą bardzo dobrze, to nie mają tak właściwie za bardzo znaczenia, bo i tak dobiegniemy do końca i może się wydarzyć coś takiego jak tutaj. Także dużo, dużo resetów jest pod sam koniec gry i nic dziwnego. Ale no niestety na maratonie musiało się coś takiego stać, bo nie byłby to maraton, prawda? Także jeszcze chwila. Trzeba tutaj przebiec z powrotem przez walkę z Quailak. Trzeba po raz kolejny tutaj zejść przez demoniczne ruiny. Także jeżeli się uda zrobić Ceaseless Skipa jeszcze raz, to myślę, że będziemy good. Ale jeżeli na lawie też coś się złego stanie, to... RIP. Czy tak szybko przed skipem mogę przydać jeszcze parę nocy? Śmiało, możesz. Ligatura przysyła 55 zł z komentarzem i powiozą mnie windą do Gwyna. Oraz ten Artur wpłaca 6,66 zł. Go, nic się nie stało. Polacy, nic się nie stało. Problem może być tutaj... O matko. Problemem może być brak estusa w tym momencie, bo mogę mieć go za mało, żeby tego skipa zrobić dobrze. Dobra, udało się. Udało się po raz drugi. Teraz tylko dobiec z powrotem i trafić te bomby w końcu. Może tym razem się uda. I może nawet w godzinie się zmieścimy. Ale to jest jedno wielkie może. Jeszcze może być taka sytuacja, gdyż... No już nie mamy estusa za bardzo. Mało tego.
Nie mamy żadnych przedmiotów leczących już, więc nawet jeśli trafię bomby, istnieje ryzyko, że zginę na tej walce, ponieważ Łoże Chaosu ma coś takiego, że potrafi atakować nawet jeśli już biegniemy do tego zarodka. I ona ma taki atak filarów ogniowych, który może być właśnie po tej ścieżce do tej fasolki. Jeżeli coś takiego się przytrafi, no to będę musiał po prostu trzymać kciuki, że mnie to nie trafi, albo będę w stanie szybciej uderzyć tą fasolkę niż boss uderzy mnie. Jeżeli bym miał full HP, no to nie musiałbym się tego w żaden sposób bać, bo nie jest w stanie mnie one-shotować, jeśli mam full HP, ale w tym momencie tego full HP nie ma. Także dobiegamy już powoli z powrotem do miejsca klęski i rozpaczy, która będzie mi się pewnie śniła nieraz. I postaramy się te bomby rzucić tym razem w odpowiedni sposób, ustawiając się jeszcze lepiej niż poprzednio. Może się uda tym razem tego pana, który czeka teraz przed nami. On ma bardzo niską, ale ma szansę, że podskoczy do góry od razu, jeżeli go uderzę. I to komicznie wygląda, jak taki mały komarek, jak ja gryzie go w ogon. Ale niestety nie podskoczył. Lipa. Jeszcze mniej HP, okej. Jak nie idzie to wszystko na raz? On jeszcze może jest w stanie mnie tutaj zaatakować. Jeżeli biegłbym nieodwrócony, to mógłbym dostać w plecy, bo on ma też taki atak dystansowy, który leci naprawdę długie kilometry i jest w stanie mnie dorwać, nawet jak już tutaj tych schodów spadam. No dobra, bomby w dłoń. I postaramy się zrobić to tym razem troszeczkę lepiej. Mam nadzieję, że ona nie będzie tutaj na mnie szczególnie zła za to, że pojawiam się po raz kolejny. Jest też bardzo niska szansa na to, że uderzy mnie, kiedy stoję tutaj się ustawiam. Mam nadzieję, że coś takiego się nie przytrafi. Dobra, nie przytrafiło się. Dobra, jedna bomba jest. Druga bomba jest. Ale jeszcze nie. Hold. I mamy go! Udało się. Udało się. Fajnie, udało się, więc jak już mamy te cztery wielkie dusze, możemy głęboko odetchnąć i spotkać się z naszym ostatnim bossem tej gry, którym jest Gwyn, i ktoś wpadł na genialny pomysł, że tego bossa można sperować. I my właśnie będziemy to robić. Postaramy się go sperować dwa razy i postaramy się go zabić na dwie riposty. Też po drodze musimy zabrać sobie troszeczkę HP. Te ringi nie są przypadkowe. Mamy specjalny ring, który podnieśliśmy przed walką z Szarym Wilkiem, Sifem, który zwiększa nasz damage ataków ripostowych i backstabowych. Więc tutaj RTSR w połączeniu z Hornet Ringiem, z naszymi statami i z naszą ulepszoną bronią, to jest taka mieszanka wybuchowa, która pozwala na zabicie ostatniego bossa na dwa strzały. Więc miejmy nadzieję, że tutaj to parowanie wyjdzie troszeczkę lepiej niż moja umiejętność rzucania bombami. Więc tutaj jeszcze tylko paręnaście sekund i dobiegniemy do tego bossa. Nawet jeśli się nie uda tego bossa zabić za pierwszym razem, to dobiegnięcie tutaj do niego jest bardzo szybkie i będziemy mogli spróbować jeszcze raz, w razie czego zrobienie go na full HP. To jest dużo bezpieczniejsze. Też nie trwa długo, więc nawet jeśli musiałbym to powtórzyć, to już na full HP też tam 3-4 riposty i boss będzie zrobiony. Wyciągamy halabardę, tym razem jednorącz. No i ostatni boss gry, czyli Gwyn, przed nami na ekranach. Wspaniała muzyka.
Pierwsza riposta siedzi. Teraz druga riposta. I pilnujemy czas, moment, jeszcze nie. Wyjdziemy sobie tyłem, przodem. I czas. W godzinę się zmieściliśmy, nie? Źle. Udało się. Był mały faka po drodze, ale się udało. Zostaliśmy kolejnym władcą Dark Souls. Wielkie dzięki, że miałem okazję tutaj wystąpić. Jeżeli miałbym jedną małą prośbę do publiczności, czy możemy pochwalić słońce teraz? Możemy chwalić słońce? Palmy słońce! Tak jest! Wielkie dzięki!